Cześć, to Jakub z kanału Monbrick. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie zestawy, które ukazały nam się wczoraj z farmy. Uważam, że w miarę warto było czekać te kilka miesięcy. Jak wiecie, ja bardzo czekałem na farmę, już czekałem od kilku lat. Wiadomo, że musieliśmy na nią czekać około 10, ponad 10 lat. Ja wiadomo, aż tyle nie czekałem, bo kiedyś mi nie zależało, żeby wyszła ta farma, ale od teraz od kilku lat mi już bardzo zależy i cieszę się, że to co wyszło, te zestawy, które wyszły, są w miarę fajne, ale dokładnie chciałbym o nich dzisiaj powiedzieć, dlatego będę wam wszystkie prezentował w tym odcinku, wszystkie, no trzy. Tutaj nawet widzicie, które to będą 60344, 60345 i 60346, ale wiadomo, jeszcze ukaże się czwarty, tak zwany pozakatalogowy zestaw, który będzie prawdopodobnie największy i on będzie dostępny, ale tak jakby ciężko będzie z jego dostępnością, tak normalnie w żadnym sklepie go się raczej nie kupi, wiecie o co chyba o co chodzi. Przechodzimy już, no od największego zacznijmy, może lepiej było jakby było od najmniejszego, ale zobaczcie, 60346 to zestaw 4+, no i szkoda, że największy zestaw, który miał największy potencjał akurat będzie z tym 4+, bo tak to wiadomo, jakby ta stodoła mogła dużo lepiej wyglądać, ale ja też zwracam uwagę na fajne elementy, uważam, że ta stodoła mogła być dużo gorsza, na przykład ta, co była w tym zestawie farmerskim z Disneya, to była, uważam, gorszy był ten budynek. Ten jest taki w miarę po drobnej przebudowie, którą myślę, że będę chciał zrobić. Musimy zauważyć, zobaczcie, świnka. To jest nowa świnka. Jestem zdziwiony, że to jest ta nowa świnka. Mówię teraz o dużej, oczywiście małe to już są zupełnie nowe. Ona jest taka, nie dość, że kolorystycznie trochę inna, bo jest taka pomiędzy tą taką intensywnie różową, a pomiędzy taką kremową. To jeszcze mam wrażenie, a tego nie jestem akurat pewien, że ma trochę jakby wydłużony ryjek, ale to mi się wydaje. Widzimy też z tyłu szklarnię, ale to pokażę wam jeszcze na innych zdjęciach. To jest na przykład zdjęcie tego zestawu, pudełko od tyłu, widzicie, jest to jest zwierzaków. Uważam, że mała owieczka mogła być dużo lepsza, tak szczerze. Mamy cielaczka, no i dwie małe świnki. Małe świnki świetne, już się ukazały kilka dni temu ich zdjęcia i właśnie wtedy też bardzo czekałem na całą tą farmę. Jeśli jest motylek, jest wiewiórka, jakie tu jeszcze jest zdjęcie, taki widok bez pudełka, co nam prezentuje, co w środku jest. Cała tego zestawu nie będzie taka najgorsza. Traktor, powiem wam, że traktor na tym zdjęciu doskonale widać, że on jest brzydki, niestety nie da się go nawet po przerobieniu chyba dać na tą farmę, a szkoda, bo liczyłem, że jakiś traktor sobie z tych zestawów, może z tego największego jeszcze coś będzie, coś się nie ukazał, zobaczymy. No i co, idziemy dalej jeszcze, o, to muszę zauważyć, owca, ja to zauważyłem od razu. I coś mi nie grało z tą owcą. Czemu ona ma tyle na sobie wełny? Nie podejrzewałem, że będą nowy odlew robić, ja zastanawiałem, czy to jest jakiś błąd, czy tak mi się wydaje po prostu. A tu się okazuje, że Lego zrobiło taką fajną nakładkę. Zobaczcie, jest taka fajna nakładka na tą owcę, która daje jej więcej wełny. No i fajnie. Takie ogólne podsumowanie jeszcze chciałbym dać na temat zwierzaków, jeśli chodzi o farmę. Bo powiem wam, że Lego tutaj nie daje tych swoich zwierzaków, bo zobaczcie, krowę dostajemy tą, czyli jak ktoś nie ma, ja na szczęście mam tą łaciatą, ale jak ktoś nie ma tej łaciatej, to z farmy ja jej nie dostanie. A ja na przykład na szczęście ją mam i się cieszę, że nie daje tutaj tej łaciatej, tak to będę miał bardzo dużą różnorodność na swojej farmie. Cielaczek jest okej, bo cielaczku się nie spodziewałem jakoś najwięcej. Liczyłem, że mała owieczka będzie lepsza, ale prysiaczki to jest hit, prysiaczki są świetne. No i przechodzimy do tego drugiego zestawu. Z tego co obserwuję opinię, to najmniej się ludziom podoba. Tu nie dostajemy żadnych ciekawych zwierzaków, oprócz oczywiście królika. Królik był także w tamtym secie. Ale musiał zauważyć, że to jest nowe umaszczenie królika. Mieliśmy białego, teraz mamy takiego szarego. Warto zwrócić uwagę, zobaczcie, tutaj dostajemy, to jest zestaw, który dostajemy pole kukurydzy. Znaczy ogólnie pole. Tutaj mamy papryczkę chili, winogrono i kukurydzę. Kukurydza oczywiście nowy odlew. Chili to jest oczywiście zrobione z istniejących elementów kłów, odwrotnie listkiem zamocowane. No i winogron jest zrobiony z tych lodów. Włóż ogólnie podobny, jak dostawialiśmy te wszystkie futraki z pizzą, z lodami i tak dalej. Ale osobiście uważam, że fajnie się nada tak gdzieś, żeby stał tak po prostu gdzieś na rogu farmy, jako taki
bardziej targ, bo tam będę budował targ i właśnie dam tam też ten wóz jako przewożący jakieś fajne owoce i warzywa. Dostajemy tutaj nazwaną postać Horace w ogóle. Fajne są te torsiki tych farmerów. No i jak mówię, fajny ten wóz, no jeszcze u góry jego jest zrobiona marchewka. To też mieliśmy tak kiedyś z lodem na futraku. Z lodami. Widzicie jeszcze od tyłu zdjęcie, tutaj widzicie jakąś stenkę. No i zobaczcie, sporo z tego pola, sporo. Kukurydza, ja będę chciał sobie tego elementu dokupić w dużej ilości sztuk. Będę mógł sobie trochę lepsze zrobić to pole kukurydzy, bo teraz co mam na farmie, to jest zrobione z takich żółtych, zwykłych elementów, a tutaj już widać dokładnie kukurydzę. Tu za taka animacja takiego systemu mawialnego, który będzie w tym zestawie. Dla mnie dość, dla mnie bardzo nieciekawy, ale ale niech będzie, po prostu to się naciska ten liść, ta marchewka opada. Ja nawet już wiem, na jakim to będzie w zasadzie działać, ale uważam, że teraz będę. Ale okej, jak jest, to spoko. No i najmniejszy set. Powiem wam, że jestem trochę zawiedziony właśnie, z tego, że jestem najbardziej zawiedziony. Najpierw powiem może o plusach jednak. W miarę fajny wóz, który już wykorzystuje, znany ten system poruszania tymi kołami, ale chodzi mi bardziej o ten kurnik, bo to się nazywa kurnik, a to nie myślałem nie jak kurnika, tak szczerze. Liczyłem na jakąś fajną, taką bardziej brązową, fajną konstrukcję, ale w sumie nawet się cieszę, bo nie będę musiał likwidować swojego kurnika na swojej farmie, z którego akurat jestem zadowolony i prostą konstrukcję rozbroję sobie na elementy, wezmę fajne kurki, bo kurki są naprawdę mega. Właśnie się ciekawiłem, bo jak koło stycznia lutego się pojawiły informacje o tych setach, to napisało, że będzie złota kura. No i zastanawiałem, jak to złota, czy to będzie ozdobna, a to naprawdę fajna zrobiona taka jakby brązowa, takie bardziej wpadająca w złoty. I kura jest naprawdę fajnie zrobiona, obawiałem się o nią. Jajka są. Jajka to na przykład liczyłem, że to będzie tak jak było z krokodylem, że tam pisklaki będą jakieś wystawać troszkę na jednym jajku, ale nie ma takiego czegoś, no i szczerze, tak szczerze to trudno, nic się takiego nie stało, bo to były po prostu fajne urozmaicenie, ale jak tego nie ma, to też nic się nie dzieje. No i widzicie, tutaj też jest jakiś system wyciągania tych jajek, jednak ja tylko na recenzji go pokażę i później sobie tą konstrukcję rozbroję i wezmę, jak mówię, ciekawe kury, które mi dodadzą w moim kurniku różnorodności. Tu jeszcze zobaczcie, jest takie zdjęcie, jak ta pani nosi jajka, i że są pokazane te kury. No, będę chciał w ogóle mieć te nowe zwierzaki w swojej kolekcji, bo zobaczcie, dla mnie na przykład to jest super. Zresztą nie wiem, czy obserwowaliście, ale nie dostajemy w ogóle białej kury klasycznej, ani tej takiej brązowej, takiej beżowej kury, która też należy do klasycznych, ani zwykłej krowy, ani świnki takiej, no, nie, takiej kremowej, nie różowej. No i to jest bardziej takie podnowe zwierzaki, a podejrzewam, że wiele osób, które czekało na farmę, chciało sobie kupić w dobrych cenach, bo wiadomo, krowa teraz w bardzo dużej cenie jest ta łaciata i może czekało na to, żeby kupić sobie ją w końcu w mniejszej cenie, a tu łaciatej krowy nie dostajemy, chyba że poczekamy jeszcze ten największy zestaw, który da nam jakieś nadzieje na tą krowę, chociaż jednak mówię, ja to jakoś specjalnie nie liczę, ponieważ ja te zwierzaki mam i tylko będę mógł sobie bardziej różnorodną zrobić swoją farmę. A tak to bym na przykład, jakby tutaj była zwykła krowa łaczata, to bym sobie ją sprzedał, bo już mam dwie krowy łaczata na swojej farmie. Dobra, to już wszystko. Jak będzie jeszcze jakiś czwarty zestaw z farmy, ja czuję, że będzie, dał o tym informacje na społeczności, bo film oczywiście nie będę jednego zestawu nagrywał. Na Instagramie też oczywiście o tym poinformuję, a teraz już żegnam, pa!